Okay, I don't know what to say now. This one was crazy. Cześć, z tej strony Karol i witam Cię serdecznie w pierwszym filmie na YouTubie, na tym kanale w tym roku. Ostatni klip, jaki dodałem, było to 31 grudnia 2021, czyli było to niejakie podsumowanie poprzedniego roku, jak też zapowiedź tego, który trwa. Troszeczkę rzadziej dodaję tutaj teraz materiały, ale jeżeli masz ochotę, to zapraszam Cię serdecznie do śledzenia mojego Instagrama oraz Facebooka, gdzie są troszeczkę bardziej aktualne informacje i nie muszę nagrywać całego filmu, tylko wrzucam jakieś zdjęcia czy mini filmy, że tak powiem. Mam oczywiście tutaj ściągę, aby o niczym nie zapomnieć, co chciałem powiedzieć. No i cóż, styczeń minął, luty trwa, reszta roku w kolejce. I powiem, co do tej pory robiłem, a między innymi miałem swoje występy w Augustowie, w augustowskich placówkach kultury. Były to pokazy sceniczne dla dzieci oraz dla dorosłych. Taki familijny program i mogłem właśnie widzów angażować, przedstawić im bardzo fajne rzeczy i miło wspominam te występy. Poza tym dwukrotnie brałem udział podczas targów ślubnych, gdzie mogłem dotrzeć ze swoją ofertą do nowych osób i pokazać im, jak dużo wartości i jakie korzyści płyną z zaproszenia iluzjonisty na swoje wesele. Pierwsze targi były w Warszawie w połowie stycznia, a drugie targi były pod koniec stycznia w Łodzi. Także tam właśnie dotarłem ze swoją ofertą do nowych osób i z kilkoma z nich na pewno spotkam się podczas ich imprez, także już nie mogę się doczekać. Poza tym zaopatrzyłem się troszeczkę w nowe sprzęty. Zakupiłem m.in. monitor, ponieważ kolega chciał się pozbyć, także chętnie go przygarnąłem. Dodatkowo zaopatrzyłem się w taką oto magiczną klawiaturę, aby szybciej odpisywać moim klientom na ich zapytania o pokazy. Dodatkowo też zainwestowałem w taką oto myszkę, która jest naprawdę świetna, ma dedykowane przyciski, jest bardzo wygodna, także będę mógł szybciej klikać w te wiadomości od klientów i odpisywać im, tak jak mówiłem, na występy. I tak jak chyba wspominałem, jestem gotowy na nowe wyzwania w tym roku, jestem żądny tych występów i oczywiście nie mogę się doczekać. Czasami niestety muszę klientom odmawiać, ponieważ nie mam terminu, tak jak dzisiaj dzwonił do mnie klient, który zamawiał mnie 3 lata temu na swoją imprezę w Płocku i teraz chciał ponownie pod koniec lutego, aczkolwiek stety albo niestety, już mam termin zajęty, inna impreza firmowa w Warszawie. Niestety, nie rozdwoję się, także musiałem z przykrością odmówić. No i cóż, może innym razem. No i cóż, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, z tego co widzę w mojej ściądze, to byłoby na tyle. Na koniec, aby nie zostawiać tego filmu tak czysto informacyjnego, zapraszam Cię do obejrzenia krótkiego klipu z moją znajomą Sisi, gdzie ją troszeczkę czarowałem, było to nagrane już jakiś czas temu, ale dopiero teraz może Wam to pokażę, także zapraszam do oglądania, do śledzenia, do subskrypcji, jeżeli chcesz, tak jak mówiłem, więcej informacji, zapraszam na Instagrama oraz Face'a. No i cóż, do zobaczenia kolejnym razem. The last one will be special, because we will sign the card, mm-hmm. Okay? We will pick one and we will sign one of them. Please, take anyone. Don't show it to me this time, mm-hmm. Okay? Not yet. I check. Yeah, you can check. And please sign it big letters on the card, okay? One big letter? Or No. I mean your name. Uh-huh. Yeah? Sign it, please. And when it's done, give me the marker. And show to the camera the card. I'm not looking. Mm-hmm. Okay. You have your card, right? Mm-hmm. And you know, I have really normal cards. They are not marked on this side, mm-hmm. on that side. You checked it! Okay, smart audience member, okay. Really? I will do something different because, you know, this marker is real, right? Mm-hmm. It's not moving, right? Yeah. It's not rubbing off. Mm-mm. And can you give me your hand? Yeah, as always. Mm-hmm. And three of spades. Can you cover? And look, I will shuffle them, I will cut them, and I need one random card. Mm-hmm. It's the six of hearts. Mm-hmm. But look, when I do like this, now I have three of spades, and it was your card, right? In your hands. It's here. What you have? Oh, God!
had? Between your palms. You have six of hearts and they change places. Okay, I don't know what to say now. This one was crazy.